Dzień dobry, witam serdecznie publiczność studiu, witam Państwa i zapraszam na wielką grę. Mam nadzieję, że zdążyli już Państwo zauważyć, że kolorystyka wielkiej gry zupełnie się zmieniła. Mam nadzieję, że się Państwu podoba, bo mnie się podoba po prostu bardzo i mam również nadzieję, że te piękne pastelowe kolory wpłyną bardzo dobrze na samopoczucie zawodników i na dobre humory ekspertów, co też, proszę Państwa, jest bardzo, bardzo ważne. A dziś w programie Mark Twain, jego życie i twórczość, Maria Antonina, królowa Francji i trzeci temat to Tycjan, jego życie i twórczość. Poza scenografią w Wielkiej Grze nic się nie zmieniło, a więc nadal cała wiedza i wszystkie pieniądze są w rękach pana mecenasa Janusza Miki. Panie mecenasie, proszę o pytania z pierwszego tematu. Jak zwykle przewodniczącym jury jest pan profesor Andrzej Makowiecki. Głównym ekspertem z tego tematu i autorką wszystkich pytań jest pani dr Bożena Chylińska. Drugim ekspertem jest pan profesor Andrzej Weseliński. Trzeci ekspert, pan profesor Piotr Skórowski, nie mógł dziś przyjść do studia, ale są w studio jego pytania. Proszę Państwa, a oto zawodnicy, pani Krystyna Grochowska i pan Andrzej Tamulewicz. Witamy Państwa. Państwo w zasadzie się spotykają już po raz trzeci, bowiem pierwszym razem, gdy przyjechali do studia, zmuszona byłam Państwu przerwać pojedynek, bo czas na antenie się kończył. Potem spotkali się Państwo po raz drugi i wtedy pojedynek się zakończył remisem. Dziś więc trzecie spotkanie, drugi pojedynek i jak Państwo wiedzą, zgodnie z naszym regulaminem, jeśli znowu będzie remis, to oboje Państwo zdobędą prawo do dalszej gry. Pani Krystyna jest absolwentką filologii polskiej i mieszka w Płocku, a pan Andrzej Tamulewicz z wykształcenia jest historykiem i przyjechał do nas z Gdańska. Proszę nałożyć słuchawki. Rozpoczynamy pojedynek i przypominam, że jest 20 sekund na każdą odpowiedź. Słyszą mnie Państwo? Tak. Tak. A więc czytam pierwsze pytanie. Mark Twain działał w drugiej połowie XIX wieku. Był to okres pełen sprzeczności i konfliktów o podłożu ekonomiczno-społecznym, obyczajowym oraz psychologicznym. Jaką nazwą określany jest ten wiek? Odpowiada pani Krystyna. Ten wiek to jest wiek pozłacany. Tak, bardzo nazwa. Dobra odpowiedź, pan Andrzej. Wiek pozłacany. Tak, bardzo. Odetchnął pana, niewiele brakowało, żeby już na pierwszym pytaniu był pierwszy błąd. Czytam następne pytanie. W powieści Jankę z nadworze króla Artura czytamy, cytuję. Ze swojego namiotu wyjechał olbrzym, imponująca masa żelaza. Wielka włócznia sterczała w jego mocnej dłoni, koń jego był zakuty w stal. Wszystko to tworzyło wspaniałą całość, którą powitały okrzyki zachwytu. Proszę powiedzieć, jakie imię nosił ów olbrzym, panie Andrzeju? Sagramour de Giraus. Bardzo dobra odpowiedź, pani Krystyna. Sagramour? Tak, dziękuję. Teraz proszę powiedzieć, kiedy ukazał się pierwszy polski przekład przygód Haka. Można się pomylić o 2 lata, pani Krysia.
Pierwszy przykład przygód Haka ukazał się jeszcze w XIX wieku, w 1898 roku. Nic się pani nie pomyliła, świetna odpowiedź i pan Andrzej. 1898. Dziękuję bardzo. W marcu 1906 roku Mark Twain deklaruje się po stronie rewolucji rosyjskiej. W kwietniu pojawił się na bankiecie na cześć jednego z wybitnych rosyjskich ludzi pióra. Jak nazywał się ten rosyjski literat? Odpowiada pan Andrzej. Gorki. Bardzo dobra odpowiedź, pani Krystyna. Maksym Gorki. Dziękuję. A teraz charakterystyka pewnej postaci. Podczas terminowania w St. Louis należał kolejno do kilku kościołów, a także uczył się w szkółkach niedzielnych, przechodząc z jednej do drugiej wraz z każdą zmianą swojej wiary. Podobna niestabilność cechowała jego poglądy polityczne. Kogo w ten sposób scharakteryzował Twain w swojej autobiografii, pani Krystyna? Sądzę, że tak scharakteryzował swego brata Oriona. Bardzo dobra odpowiedź, pan Andrzej. Swego starszego brata Oriona. Wyśmienicie, dziękuję. Narrator i bohater opowiadania Marka Twaina prosi swoją babkę o radę, czy ma kandydować na pewien urząd. Babka po obejrzeniu zdjęć rywali w liście do wnuka tak odpowiedziała. Zastanów się dobrze, czy chcesz poniżyć się do tego stopnia, aby rywalizować z ludźmi tego pokroju. Jak brzmi tytuł tego opowiadania, pan Tamulewicz? Jak kandydowałem na gubernatora. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pani Krystyna. Jak kandydowałem na gubernatora albo senatora. Wyśmienicie, dziękuję. A teraz pytanie zaczyna się dość długim cytatem. Wtedy przepełniło mnie wzruszenie i moje serce okazało się mądrzejsze od głowy. Te biedne, niezdarne i przeraźliwie brzydkie stworzenia wzbudziły we mnie pełne tkliwości współczucie. Rzekłem sobie, nie, mężczyzna, który poślubił jedną z nich, spełnia akt miłosierdzia i zasługuje na powszechny poklask. Ale mężczyzna, który poślubił 60 tych kobiet, dokonał dzieła tak niezrównanie szlachetnego, że ludzkość powinna stać przed jego obliczem z odkrytymi głowami i wielbić go w milczeniu. Koniec cytatu, z którego utworu pochodzi ten cytat oraz jakiej grupy kobiet dotyczy ta poligamia, pani Krysia? To jest z utworu Pod gołym niebem albo Zaprawa, tak. A dotyczy to żon mormona. Tak, wyśmienita odpowiedź i pan Andrzej. Pod gołym niebem dotyczy kobiet mormońskich. Dziękuję. Mark Twain poznał w San Francisco i uczył się u niego początków sztuki nowelistycznej. Później daleko przewyższył go kalibrem swojej twórczości oraz zasięgiem swojej sławy. Proszę podać jego imię i nazwisko, pan Andrzej. Bret Hart. Wyśmienicie, pani Krystyna. Chodzi o Breta Harta. Wspaniale. W roku 1896, w lecie, Mark Twain tak pisał w liście do żony. Otrzymała najwspanialszy dar, jaki ten świat ma do ofiarowania. Nie odebrałbym jej nigdy tego. Pociesz się, najdroższa, pociesz się myślą, ile zostało jej zaoszczędzone przejść, smutków i cierpień. I tym, że jej serce już nigdy nie pęknie z powodu straty dziecka. O kim i w jakich okolicznościach pisarz napisał ten list, pani Krystyna? Natychmiast po śmierci córki Suzy. Tak, bardzo dobra odpowiedź i pan Andrzej. Napisał to po śmierci Suzy i dotyczyło tak, to wystarczy, Suzy. Dziękuję. Był pisarzem, wydawcą, przyjacielem i mentorem Twaina, który nazywał go żartobliwie najwyższym trybunałem literatury Stanów Zjednoczonych. O kogo chodzi? Proszę podać jego imię i nazwisko, pan Andrzej. William Dean Howells. Tak, dobra odpowiedź. I pani Krystyna? Chodzi o Williama Deana Howellsa. Tak, wyśmienicie. Bohater jednego z opowiadań Twaina jest wielkim zwolennikiem brukwi i pragnie wyhodować nawet brukiew pnącą. Jak brzmi tytuł tego opowiadania, pani Krysiu? Historia pewnego listu do Horacego Greeleya. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Andrzej?
To jest przedziwna historia listu Horace'ego Greeley'a i... Co prawda ta odpowiedź jest już troszeczkę po czasie, ale... Rozpoczęta jeszcze przed czasem. Dziękuję bardzo. W dniu 11 stycznia roku 1908 Twain wygłosił swoje ostatnie przemówienie publiczne, gdzie proszę podać nazwę miasta i dokładną nazwę miejsca. Pan Andrzej. Było to w klubie Lotos. Miasto, nie pamiętam. I gdzie? W Nowym Jorku. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pani Krystyna. W nowojorskim klubie Lotos. Wyśmienicie, dziękuję. Jeden z pisarzy angielskich w ten sposób opisał twórczość Marka Twaina. Jest największym człowiekiem swojej epoki, zarówno z powodu bezpośredniego znaczenia jego dzieł, jak i jeszcze bardziej przez siłę sprzeciwu wieku twardego filisterstwa. Kto tak napisał o Twainie, pani Krystyna? Rudyard Kipling. Bardzo dobra odpowiedź. Rudyard Kipling. Dziękuję. Pod koniec życia pod wpływem przeżyć osobistych oraz obserwacji świata moralista Twain traci wiarę w człowieka. Ten pesymizm objawia się między innymi w pracy filozoficznej z roku 1906. Jest ona gorzką refleksją nad bezradnością człowieka w pozbawionym Boga i biologicznie zdeterminowanym świecie. Proszę podać tytuł tego utworu, pan Andrzej. Tajemniczy przybysz. A pani Krystyna? Czym jest człowiek? Tak, i to jest dobra odpowiedź. Panie Andrzeju, kim jest człowiek? Czyli ma pan pierwszy błąd, a ja czytam państwu następne pytanie. Co przydarzyło się Twainowi rankiem w środku zimy roku 1856 na głównej ulicy pewnego miasteczka i poprawiło stan jego finansów? Pani Krystyna. Było to prawdopodobnie w Kekuk i znalazł 50 dolarów. Tak, wyśmienita dokładna odpowiedź, pan Andrzej. Znalazł czek lub banknot 50-dolarowy. Dziękuję bardzo. W jednym z opowiadań uczeni znajdują następujący napis. 1847 rok. Na wiosnę rzeka wystąpiła z brzegów i zalała całe miasto. Głębokość wody wynosiła do 6 stóp. Uczeni, interpretując ów napis, piszą: 1840 lat temu ogień zniszczył całą osadę. Jak brzmi tytuł tego opowiadania, pan Andrzej? Bajeczki dla dużych lub dorosłych dzieci. Tak, wyśmienita odpowiedź, pani Krystyna. Bajeczki dla starych dzieci. Dla starszych. No, starszych. Dziękuję bardzo. A teraz proszę powiedzieć, w jakim nurcie literackim mieści się twórczość Marka Twaina, pani Krystyno? W nurcie realistycznym. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pani, pan Andrzej? W jakim nurcie literackim? No był satyrykiem, no i realistą. O. Dobrze, dziękuję. W roku 1899 Mark Twain tak pisał do swojego przyjaciela i kolegi po fachu. Czynię to co dzień, choć dobrze wiem, że znajdę w tej gazecie te same, co zawsze, objawy spodlenia, nikczemności, obłudy i ukrocieństwa, które razem tworzą cywilizację. Jak nazywał się adresat tego listu, pan Tamulewicz? Kolega po fachu? Tak. Howells. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pani Krystyna? Mógł to być Albert Bigelow Paine. Nie? Howells. Albo Howells. Czyli mają państwo oboje po jednym błędzie na swoich kontach. Czytam 19 pytanie drugiego pojedynku. Powieść ta, jak określił ją sam autor, była przeznaczona dla młodzieży niezależnie od wieku. Nosiła dedykację dobrym i miłym dzieciom Suzy i Klarze Clemens. Jak brzmi tytuł tej powieści, pani Krystyno? Książę i żebrak albo Królewicz i żebrak. Dziękuję bardzo, pan Andrzej. Królewicz i żebrak. Dziękuję.
20. ostatnie pytanie. Wiadomo, że Mark Twain był zawsze pacyfistą. Oto fragment rozmowy Twaina z przyjacielem, który pyta: jeśli nasz kraj rozpocznie wojnę, czy i wtedy przyznasz sobie prawo do własnego zdania? Pisarz odpowiada: naturalnie. Jeśli uznam wojnę za niesprawiedliwą, powiem to bez ogródek. Nawet jednomyślne głosowanie 60 milionów nie mogłoby uczynić mnie zdrajcą. Byłbym nadal patriotą, jedynym patriotą w tym kraju. Wypowiedź ta była zapowiedzią napisanego później utworu. Jak brzmi tytuł tego utworu, pan Andrzej? Modlitwa wojenna. Wspaniale. Pani Krystyna. Mogła to być zapowiedź modlitwy wojennej. Tak, wspaniale, dziękuję. No. Bardzo się cieszę, w tym momencie oboje państwo zdobyli prawo do dalszej gry. Drugi etap, 2500. Pan Andrzej z Agnieszką opuści na chwilę studio, a na pytania ekspertów odpowiadać będzie pani Krystyna. 30 sekund jest na każdą odpowiedź. Pierwsze pytanie jest pani doktor Chyliński. Jeden ze słynnych poetów i dramaturgów, laureat Nagrody Nobla, w ten oto sposób napisał w swoim eseju o Marku Twainie. Twain, w każdym razie w przygodach Hucka, objawił się jako jeden z tych pisarzy, jakich nie ma zbyt wielu w żadnej literaturze, a którzy odkryli nowy sposób pisania nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Pod tym względem stawiano go na równi z Drydenem i Swiftem, jako jednego z tych nielicznych pisarzy, którzy uwspółcześnili swój język, dzięki czemu oczyścili gwarę plemienia. Kto tak napisał? Thomas Eliot. Tak, T.S. Eliot. I pan profesor. Jeden z początkowych rozdziałów książki Przygody Tomka Sawyera rozgrywa się w szkółce niedzielnej. Uczniowie tej szkółki otrzymują kolorowe kupony za wykazanie się dobrą znajomością Biblii. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości kuponów mogą wymienić je na egzemplarz Biblii. Tomek Sawyer, posługując się bardzo niekonwencjonalnymi metodami, zgromadził odpowiednią ilość kuponów upoważniających do wymiany na egzemplarz Biblii. Podczas wręczania Biblii zostaje poddany krótkiemu sprawdzianowi ze znajomości Nowego Testamentu. Otóż zostaje zapytany o imiona pierwszych apostołów. Odpowiedź, jakiej udzielił Tomek, wprawiła wszystkich zgromadzonych w osłupienie. Jakiej odpowiedzi udzielił wówczas Tomek Sawyer? Jak jego zdanie nazywali się dwaj pierwsi apostołowie? Chyba Dawid i Goliat. Dokładnie. Kto ilustrował pierwsze wydanie Przygód Hucka? Przygody Hucka ilustrował Campbell. Mhm. Edward Windsor Campbell. Im dalej zagłębiałem się w miasto, pisze Twain, tym bardziej byłem nim oczarowany. Na każdym kroku uderzał mnie nowy kontrast, nowy i niezwykły widok. W miejscu okazałych błotnisto-brązowych frontonów San Francisco widziałem domy ze słomy, z niewypalonej cegły lub z kremowej mieszaniny koralu i muszel, łupanej w podłużne płyty i ze spajanej cementem. O którym mieście pisał w ten sposób w swoich wspomnieniach Mark Twain? Piękne jest Honolulu. Piękne jest Honolulu. Byłam w Honolulu. Jest piękne. Jedno z opowiadań Marka Twaina, bardzo zabawne, może służyć jako klasyczny przykład historii sukcesu w wydaniu amerykańskim. To znaczy od łachmanów do bogactwa. Otóż pewien Amerykanin przybywa na pokładzie statku do Londynu. Jego ubranie jest w strzępach, a w kieszeni ma tylko $1. Ponieważ nie miał pieniędzy na opłacenie podróży, więc musiał odpracować swój bilet jako zwykły majtek okrętowy. W Londynie fortuna się do niego uśmiecha. Staje się on posiadaczem banknotu o nominale 1 miliona funtów szterlingów. Dzięki zręcznym operacjom finansowym pomnaża swój majątek, a w zakończeniu opowiadania żeni się z piękną i bogatą dziewczyną. Krótko mówiąc, prawdziwy wybraniec losu. Proszę podać tytuł tego opowiadania. Banknot milion funtowy. Dziękuję. W zimie 1891-92 Mark Twain został zaproszony na obiad przez jednego z panujących. Na obiedzie tym nie powstrzymał się nawet od złamania etykiety dworskiej. Kim był ów panujący? To był cesarz Prus Wilhelm II. Drugi. Dziękuję.
Jeden ze słynnych dramaturgów europejskich napisał w liście do Twena: jestem przekonany, że przyszły historyk Ameryki uzna pana dzieła za równie dla siebie niezbędne, co polityczne rozprawy Voltaire'a dla historyka Francji. Piszę to panu dlatego, że jestem autorem sztuki, w której pewien duchowny powiada: mówienie prawdy jest najlepszym żartem pod słońcem. Proszę podać imię i nazwisko tego dramaturga. Bernard Shaw. Bernard Shaw. Mhm. Mark Twain miał córkę pianistkę. W pewnym okresie życia wyjechała ona do Wiednia celem doskonalenia swoich umiejętności pianistycznych. Studiowała u jednego z najwybitniejszych pedagogów epoki, Teodora Leszytyckiego. Ten sam, który był profesorem Ignacego Jana Paderewskiego. Jak miała na imię ta pianistka córka pisarza? Klara. W jednej z opowieści Twena przyczyną zgryzot bohatera oraz jego nieszczęśliwego życia są książki i nauki z nich płynące. Jakie to opowiadanie? Jaki jest tytuł tego? Nie mogę sobie za bardzo przypomnieć. Nie wiem, czy... Nie musi pani. Tak, pani Krystyno, nie zrobiła pani dotąd ani jednego błędu. Mogła pani zrobić dwa, to już się nie musi pani męczyć. Dzieje grzecznego chłopczyka. Dzieje grzecznego chłopczyka. On chciał zaistnieć w podręcznikach szkółki niedzielnej, tak? Tak. To Bliwens, Jakub Bliwens. Tak jest. Dziękuję bardzo. Brawo pani. Panie Andrzeju, pani Krystyna ma już poza sobą etap drugi, wszystko przed panem. Pierwsze pytanie jest pani Bożeny Chylińskiej. Proszę bardzo. Jeden ze słynnych poetów i dramaturgów, laureat Nagrody Nobla, w ten oto sposób napisał w swoim eseju o Marku Twenie. Twen, w każdym razie w przygodach Haka, objawił się jako jeden z tych pisarzy, jakich nie ma zbyt wielu w żadnej literaturze, a którzy odkryli nowy sposób pisania nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Pod tym względem stawiano go na równi z Drydenem i Swiftem. Jako jednego z tych nielicznych pisarzy, którzy uwspółcześnili swój język, dzięki czemu oczyścili gwarę plemienia. Kto tak pisał? Może Shaw? Prosimy panią doktor o odpowiedź. Thomas Stearns Eliot, noblista. Panie Andrzeju, nic się nie stało, wolno panu popełnić dwa błędy. I pan profesor Wesyliński. Moje pytanie dotyczy książki, lektury z dzieciństwa, przygody Tomka Sawyera. Jeden z początkowych rozdziałów tej książki rozgrywa się w szkółce niedzielnej. Uczniowie tej szkółki otrzymują kolorowe kupony za wykazanie się dobrą znajomością Biblii, a następnie po zgromadzeniu odpowiedniej ilości kuponów mogą je wymienić na egzemplarz Biblii. Tomek Sawyer, posługując się bardzo niekonwencjonalnymi metodami, zgromadził odpowiednią ilość kuponów, a podczas wręczania egzemplarza Biblii zostaje poddany krótkiemu sprawdzianowi. Zostaje zapytany o imiona pierwszych apostołów. Odpowiedź jego sprawiła prawdziwe zdumienie wszystkich zgromadzonych. Jakiej odpowiedzi udzielił wówczas Tomek Sawyer? Jak się nazywali dwaj pierwsi apostołowie jego zdaniem? Dawid i Goliat. Tak. Proszę powiedzieć, kto ilustrował pierwsze wydanie przygód Haka? Kem. Tak. Chociaż powiedział pan to bardzo nieśmiało, ale był to Campbell. Edward. I teraz pani doktor pytanie. Im dalej zagłębiałem się w miasto, pisze Twen, tym bardziej byłem nim oczarowany. Na każdym kroku uderzał mnie nowy kontrast, nowy i niezwykły widok. W miejsce okazałych, błotnisto-brązowych frontonów z San Francisco widziałem domy ze słomy, z niewypalonej cegły lub z kremowej mieszaniny koralu i muszel, łupanej w podłużne płyty i zespajanej cementem. O którym mieście pisał w ten sposób w swoich wspomnieniach Mark Twen? Też nie wiem, może Honolulu. No pewnie. Pan nas chce
ukończyć. I pan profesor. Jedno z zabawnych opowiadań pisarza może służyć jako klasyczny przykład historii sukcesu w wydaniu amerykańskim. To jest Od łachmanów do bogactwa. Pewien młody Amerykanin przybywa na pokładzie statku do Londynu. Jego ubranie jest w strzępach, a w kieszeni ma tylko jednego dolara. W Londynie fortuna zaczyna się do niego uśmiechać. Staje się on posiadaczem banknotu o nominale 1 miliona funtów szterlingów. Dzięki zręcznym operacjom finansowym pomnaża swoją fortunę, a w zakończeniu opowiadania żeni się z piękną i bogatą dziewczyną. Prawdziwy wybraniec losu. Jaki tytuł jest tego opowiadania? Banknot milion funtowy. Tak. W zimie roku 1891-92 Mark Twain został zaproszony na obiad przez jednego z panujących. Na obiedzie tym zresztą nie powstrzymał się nawet od złamania etykiety dworskiej. Kim był ów panujący? Wilhelm II. Tak jest, cesarz. Pani doktor pyta. Ostatnie moje pytanie. Jeden ze słynnych dramaturgów europejskich napisał w liście do Twaina: jestem przekonany, że przyszły historyk Ameryki uzna pana dzieła za równie dla siebie niezbędne, co polityczne rozprawy Voltaire'a dla historyka Francji. Piszę to panu dlatego, że jestem autorem sztuki, której pewien duchowny powiada: mówienie prawdy jest najlepszym żartem pod słońcem. Proszę podać jego imię i nazwisko. Tym razem będzie Bernard Shaw. Na pewno tak. Dziękuję. Jedna z córek pisarza była pianistką. Doskonaliła ona swoje umiejętności pianistyczne w Wiedniu pod kierunkiem sławnego pedagoga tej epoki, Teodora Leszetyckiego, który był również nauczycielem Ignacego Jana Paderewskiego. Jak miała na imię ta pianistka, córka pisarza? Klara. W jednej z powieści Twaina przyczyną zgryzot bohatera oraz jego nieszczęśliwego życia są książki i nauki z nich płynące. Jakie to opowiadanie? Wcale pan nie musi odpowiadać na to pytanie. Ale chciałbym sobie przypomnieć. To ja panu przypomnę. Dzieje grzecznego chłopczyka. Brawo, panie Andrzej. Bardzo się cieszę, że pojedynek zakończył się i drugi egzamin również remisem. Mają państwo po 2500 złotych na swoich kontach, 5000 przed państwem. Które zestawy mam otworzyć? Mogą państwo wybrać ten sam zestaw. Pierwszy. Pani Krysiu. Pierwszy. Pani pierwsza, panie Andrzeju? Pierwszy. Teraz pani Krystyna będzie uprzejma opuścić studio. Pan już może wziąć z koła pytania. Proszę tylko jeszcze chwileczkę nie otwierać. Zacznę czytać, jak usłyszę, że się drzwi zamknęły. Zamknęły się. Czytam panu pierwsze pytanie. Gdyby zechciał nas o tym uprzedzić, pisał Mark Twain, dowiedziałby się, że zmieniliśmy miejsce zamieszkania. Kiedy dotarł do domu, obszedł go od podwórka i dostał się tylnym wejściem do środka. Następnie ściągnął buty i zakradł się po schodach na górę do pokoju zajmowanego przez obie stare panny. Tam rozebrał się po ciemku i skoczył do łóżka. Zdziwił się nieco wprawdzie, kogoś już w nim zastawszy, doszedł jednak do wniosku, że osobą, do której się przytula, był brat Ben. Z jakiego utworu pochodzi ten fragment i kto występuje w roli niefortunnego nocnego gościa? Tak brzmi pierwsze pytanie i czytam panu pytanie drugie. Która powieść jest relacją pisarza z jego wielkiej podróży do Europy i Ziemi Świętej i jakie imię nosił parowiec, którym tam popłynął? Mierzymy czas, 2 minuty. Odpowiadam na pytanie pierwsze. To tym niefortunnym gościem jest brat Orion i rzecz została opisana w autobiografii. Tak, dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o pytanie drugie, chodzi o prostaczków za granicą i parowiec nazywał się Quaker City. Bardzo dobra.
Pan będzie uprzejmy tak właśnie włożyć to do koperty, a sobie proszę wziąć z koła pytania za 10 tysięcy i też zestaw pierwszy. Tym razem, panie Andrzeju, na pełną odpowiedź ma pan 2,5 minuty. Pisał z pazurem lekko i błyskotliwie, lecz nikt o nim nie słyszał poza Indianami. Kiedy nas opuścił, pani Langdon chciała się czegoś o nim dowiedzieć. Odpowiedziałem, nie znam go, ale to wybitny człowiek, podobnie zresztą jak i ja. We dwóch posiedliśmy całą wiedzę. On zna wszystko, co można wiedzieć, a ja całą resztę. O kim tak wyrażał się pisarz w swojej autobiografii? I pytanie drugie. W dniu 15 lipca 1895 roku Twain wraz z żoną i córką Klarą wyruszyli w podróż dookoła świata z odczytami. Przez 13 miesięcy wygłaszał prelekcje, a potem napisał tom szkiców podróżnych. Opisy podróży i spostrzeżenia poczynione w ciągu tej wędrówki dały Twainowi duży dochód. Wprawdzie książka nie była arcydziełem, została wydana w listopadzie roku 1897. Jaki był jej tytuł? Mierzymy czas, 2,5 minuty. Odpowiadam na pytanie pierwsze. Chodzi o Rudyarda Kiplinga. Tak. I na pytanie drugie, Wzdłuż równika. Wspaniale. Czyli, panie Andrzeju, ma pan na swoim koncie w tej chwili 10 tysięcy. Mała przerwa i na te same pytania za chwilę będzie odpowiadała pani Krystyna. Pani Krystyno, pan Andrzej ma już na koncie 10 tysięcy. Proszę sobie wziąć od razu z koła kopertę z pytaniami za 5. Tak. Pani Krysiu, przypominam, 2 minuty ma pani na pełną odpowiedź. Gdyby zechciał nas o tym uprzedzić, pisał Mark Twain, dowiedziałby się, że zmieniliśmy miejsce zamieszkania. Kiedy dotarł do domu, obszedł go od podwórka i dostał się tylnym wejściem do środka. Następnie ściągnął buty i zakradł się po schodach na górę do pokoju zajmowanego przez obie stare panny. Tam rozebrał się po ciemku i skoczył do łóżka. Zdziwił się nieco wprawdzie, kogoś już w nim zastawszy. Doszedł jednak do wniosku, że osobą, do której się przytula, był nasz brat Ben. Z jakiego utworu pochodzi ten fragment i kto występuje w roli niefortunnego nocnego gościa? I czytam pani pytanie drugie. Która powieść jest relacją pisarza z jego wielkiej podróży do Europy i Ziemi Świętej i jakie imię nosił parowiec, którym tam popłynął? Mierzymy czas, 2 minuty. Więc ten cytat pochodzi z autobiografii. Tak. I bohaterem tej scenki, tak, tego epizodu jest jego brat Orion, starszy tak, bardzo o 10 lat. Odpowiedź. Drugie pytanie, to oczywiście prostaczkowie albo niewiniątka za granicą, a statek to był miasto kwakrów albo Quaker City. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Proszę sobie wziąć, pani Krystyno, pytania za 10 tysięcy. 2 pytania, 2,5 minuty na pełną odpowiedź. Proszę obojętnie, gdzie to położyć, tak. Czytam pani pierwsze pytanie za 10 tysięcy. Pisał z pazurem lekko i błyskotliwie, lecz nikt o nim nie słyszał poza Indianami. Kiedy nas opuścił, pani Langdon chciała się czegoś o nim dowiedzieć. Odpowiedziałem, nie znam go, ale to wybitny człowiek, podobnie zresztą jak i ja. We dwóch posiedliśmy całą wiedzę. On zna wszystko, co można wiedzieć, a ja całą resztę. O kim tak wyrażał się pisarz w swojej autobiografii? I drugie pytanie. W dniu 15 lipca roku 1895 Twain wraz z żoną i córką Klarą wyruszyli w podróż dookoła świata z odczytami. Przez 13 miesięcy wygłaszał prelekcje, a potem napisał tom szkiców podróżnych. Opisy podróży i spostrzeżenia poczynione w ciągu tej wędrówki dały Twainowi duży dochód. Wprawdzie książka nie była arcydziełem, została wydana w listopadzie roku 1897. Jaki był jej tytuł? Mierzymy czas, 2,5 minuty. Więc tak wyrażał się o bardzo młodym wówczas, 24-letnim Rudyardzie Kiplingu. Tak. Który odwiedził Quarry Farm. I tak, to nam wystarczy. Tak. Proszę na drugie. Przepraszam, może jeszcze tak? W kwestii imienia Kiplinga. Richard. No. Rudyard. No powiedzmy spolszczone Rudyard. Ale to nie ma znaczenia, no był to Kipling. I drugi. Kipling. A drugie pytanie to oczywiście chodzi o powieść Wzdłuż równika. Tak, bardzo dobra odpowiedź.
Drodzy Państwo, przed Państwem wielki finał. Jak zwykle z obowiązku muszę spytać, czy w ogóle Państwo mają ochotę grać. Pani Krystyno, ma Pani ochotę? No, mam. Panie Andrzeju, a Pan? Też. Też. I następne pytanie. Który numer Pani wybiera, Pani Krystyno? Pierwszy. Numer jeden. Panie Andrzeju, a Pan? Może Pan też pierwszy, jakiś Pan ma? Pierwszy. Proszę? Też chce Pan pierwszy. Teraz Pan musi wyjść ze studia. Pani Krystyno, już proszę sobie wziąć. Na samym wierzchu leży pytanie numer jeden. Przypominam, 2 minuty na pełną odpowiedź i czytam Pani pytanie warte 20 tysięcy złotych. Ojej, strasznie. Głęboko pesymistyczne i pełne akcentów antyreligijnych jest opowiadanie Twena pod tytułem Tajemniczy Przybysz. Proszę podać nazwę miejscowości, w której toczy się akcja oraz proszę powiedzieć, kim jest główna postać tego opowiadania. Mierzymy czas, 2 minuty. Tak, więc początkowo miał to być Hannibal, ale autor zmienił na Esseldorf. To takie małe miasteczko niedaleko Wiednia, które stało, a właściwie to było Kaltenleutgeben. I kim jest miasteczko. To już dziękujemy i kim to jest główna postać? Traum, czyli sen, czyli szatan. Tak, wyśmienicie, brawo. Wchodząc do studia, to już od razu może Pani wręczyć to Panu Andrzejowi, bo Pan Andrzej wybrał sobie ten sam numer pytania. Słyszał Pan fanfary, Panie Andrzeju? Fanfary słyszałem. Ale za chwilę będą brzmieć również i dla Pana. Czytam Panu pytanie. Głęboko pesymistyczne i pełne akcentów antyreligijnych jest opowiadanie Twena pod tytułem Tajemniczy Przybysz. Proszę podać nazwę miejscowości, w której toczy się akcja oraz powiedzieć, kim jest główna postać tego opowiadania. Mierzymy czas, 2 minuty. Nazwa tej miejscowości po polsku to jest Oślogródek albo Esseldorf, a główną postacią tego opowiadania jest szatan, ewentualnie nosi imię Filip. Wspaniale, cudownie. Gratuluję serdecznie, gratuluję. Bardzo się cieszę, że mogę dwójce gratulować. Pani Krystyno, robi Pani zawsze wrażenie osoby niezwykle pogodnej, radosnej, kochającej życie. Czy życie się odwzajemnia tym samym? Sądzę, że tak. To widać po Pani zadowolonej buzi. Panie Andrzeju, czy miał Pan jakieś wątpliwości, czy grać w finale? Nie. Nie miał Pan żadnych. Bo tak mi się chyba coś... myślałem, że już wyczerpałem wszystkie błędy. No wcale ich tak dużo nie było, raptem chyba dwa, prawda? To wcale nie tak dużo. Proszę sobie uzmysłowić, że wygrali Państwo eliminację, więc już odpowiedzieli Państwo na 30 pytań. 2 pojedynki po 20 to jest 40. 4 pytania w zestawach. No i to pytanie, to jest na 70 parę pytań odpowiedzieli Państwo na te pytania. Wspaniale. A jednak pozostaje pewien niedosyt. Niedosyt jeszcze? To Pani doktor Chylińska dorobi jeszcze jakieś pytania i ja będę już poza wizją, po wyjściu ze studia. Nie, przygód Haka na przykład, takiej ulubionej powieści. Jeszcze nie było. A czy był jakiś utwór Twena, o którym Państwo stale oboje myśleli, Boże, żeby tylko z tego nie było pytania, bo nie doczytałem, nie bardzo wiem. Już teraz mogą się Państwo przyznać. Nie? Nie było czegoś takiego? No Joanna d'Arc, powiedzmy, jest taką powieścią mało, w tej chwili mało, trudną w odbiorze jest, ponieważ to jest wszystko kostium i w zasadzie tak wyidealizował. Nazwy francuskie. Tak, nazwy francuskie, historia głęboka. I to jest trudniejsze do zapamiętania wtedy, tak? Tak. Serdecznie obojgu Państwu gratuluję. Bardzo się cieszę, że oboje Państwo wygrali i proszę Pana mecenasa o wręczenie 2 nagród. Ja również bardzo serdecznie Państwu gratuluję. Państwo pozwolą, uczynię to jednocześnie. Dziękuję. Nasza bardzo. Nagroda 20, po 20. Proszę Państwa, kolejny temat brzmi Maria Antonina,
królowa Francji. Panie mecenasie, bardzo proszę o pytanie. Proszę Państwa, głównym ekspertem z tego tematu i autorem wszystkich pytań jest pan profesor Tadeusz Nowak. Drugim ekspertem jest pan profesor Marek Plewczyński. I trzecim ekspertem jest pan doktor Marek Wagner. A grę z tego tematu rozpoczynają pani Jolanta Kaczyńska i pan Radosław Molga. Witam Państwa w studiu. Proszę Państwa, oboje Państwo są z wykształcenia lekarzami. Pani Jolu, co można u Pani wyleczyć? Jestem neurologiem. A u Pana, Panie Radosławie? Ja ze względu na mały staż staram się nie szkodzić przede wszystkim. Proszę, nie słyszałam. Staram się przede wszystkim nie szkodzić w tej chwili. A to jest bardzo ważna zasada, podstawowa zasada. Proszę Państwa, tak więc w razie czego jesteśmy w studiu pod bardzo, bardzo dobrą opieką medyczną. Pani Jolu, Pani przyjechała ze Szczecina, tak? A Pan, Panie Radosławie, z Radomia. Z Radomia. Rozpoczynamy pojedynek. Obserwowali Państwo przed chwilą, jak to wygląda. 20 sekund na każdą odpowiedź. Dobrze na uszy, żeby przypadkiem Państwo się nawzajem nie słyszeli. Mogę czytać? A więc czytam pierwsze pytanie. Jak nazywali się i kim byli rodzice Marii Antoniny, pani Jolanta? To była Maria Teresa oraz jej mąż Franciszek I, cesarz rzymsko-niemiecki. Tak, wyśmienita odpowiedź. I pan Radosław? Matka Maria Teresa, cesarzowa Austrii. Ojciec Franciszek Stefan, książę Lateryngii. Dziękuję, dobra. W dniu 24 maja roku 1766 poseł austriacki w Paryżu pisał do Marii Teresy, cytuję: król wypowiedział się w zwykły sposób, iż wasza cesarska mość może projekt uważać za pewny i zdecydowany. Kto był tym królem i czego dotyczył ten projekt, pan Radosław? Królem był Ludwik XV, król Francji, a projekt zakładał małżeństwo jego wnuka i Marii Antoniny. Dziękuję, dobra odpowiedź. Pani Jolanta? List pisał Ludwik XV. Dotyczyło to po prostu planowanego małżeństwa między jego wnukiem Ludwikiem przyszłym XVI, a córką Marii Teresy. Dziękuję, dobra odpowiedź. Maria Teresa, chcąc, aby Maria Antonina nauczyła się pięknej wymowy francuskiej i śpiewu, zaangażowała dwóch aktorów z francuskiej trupy teatralnej, która właśnie przebywała na gościnnych występach w Wiedniu. Jak zareagował na to król francuski Ludwik XV, pani Jola? Był oburzony. Uważał, że nie powinna przyszła królowa Francji pobierać nauk od komediantów. Wspaniała odpowiedź, dokładna. I pan Radosław? Król był oburzony i wysłał do Wiednia swojego nauczyciela, którym był ksiądz Wermont. Wystarczy, dziękuję bardzo. Krótki cytat. Przekonałem się wreszcie, że można ją kształcić, podając jej naukę jedynie w formie rozrywki. Kto, proszę podać nazwisko i o kim, napisał te słowa w roku 1768? Odpowiada pan Radosław. No to właśnie ksiądz Wermont o Marii Antoninie. Tak, wyśmienita odpowiedź. I pani Jola? Ksiądz Wermont. Dziękuję. Z zachwycającym obliczem łączy ona niepowszedni wdzięk zachowania. A gdy, jak należy się spodziewać, jeszcze trochę urośnie, będzie miała wszystkie uroki, jakich można się spodziewać od arcyksiężniczki. Charakter i usposobienie ma przemiłe. Kto napisał te słowa? O 13-letniej Marii Antoninie, pani Jolanta. Nie wiem. Na pewno pani wie. Nie
Niestety, nie przypomnę sobie teraz. A pan Radosław? Wygląda na to, że to ten sam ksiądz Wermont. Tak, i to jest bardzo dobre. A Beverno? A przypuszczam, że dlatego pani nie odpowiedziała, bo się pani nie spodziewała, że jedno pytanie tak, po drugim będzie o tą samą osobę. Czyli pani Jolanto, ma pani pierwszy błąd. Czytam następne pytanie. Dlaczego 14-letnia Maria Antonina musiała w roku 1770 rozebrać się do naga na wyspie na Renie pomiędzy Kelem i Strasburgiem? Pan Radosław. Takie były wymogi etykiety przewidzianej na tę ceremonię. Było to przekazanie stronie francuskiej i w związku z tym musiała założyć wszystko, co jest francuskie. Po prostu wszystko, co austriackie, pozostawić poza sobą. I pani Jolanta? To wiązało się to po prostu z rytuałem. Chciano, żeby przekraczając jakby Ren, automatycznie zostawiła za sobą całe swoje dotychczasowe dzieciństwo austriackie, a wstąpiła jako przyszła królowa Francji. Wspaniała, dokładna odpowiedź. Dziękuję. Na akcie ślubu, który zawarty został w dniu 16 maja 1770 roku, 15-letnia żona wpisała niewprawną ręką swoje imiona – Marie Antoinette Josepha Jeanne. Zdarzył się przy tym drobny wypadek uważany za zły omen. Co mianowicie się wtedy wydarzyło, pani Jolanto? Maria Antonina zrobiła kleksa po prostu. Tak, to jest dobra jako odpowiedź. Jedyna osoba, której to się zdarzyło. Dziękuję bardzo. I pan Radosław? Jako jedyna zrobiła kleksa. Dziękuję. W dniu ślubu Marii Antoniny, czyli 16 maja 1770 roku, odbyła się weselna uczta. Zasiadło do niej 22 członków rodziny królewskiej, a z galerii przyglądało się podobno aż 6 tysięcy szlachetnie urodzonych gości. Gdzie odbyła się ta uczta, panie Radosławie? Czy chodzi tylko o... Uczta weselna. W Wersalu. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pani Jolanta? Rzecz się działa w Wersalu, w specjalnie zbudowanej sali. Dziękuję, wyśmienicie. Maria Teresa uważała go za najlepszego dyplomatę na swoim dworze. Wysłała go więc w ślad za córką do Paryża jako posła przy dworze wersalskim, a faktycznie jako opiekuna i doradcę Marii Antoniny. Donosił on matce o każdym kroku córki, posługując się przy tym specjalnymi kurierami. Jak się nazywał ten dyplomata, pani Jolanto? To był ambasador właściwie austriacki, Merci Argenton. Tak, wyśmienita dokładna odpowiedź. I pan Radosław? Merci Argenton. Dziękuję bardzo. Proszę panów, odpowiedzieli państwo na 9 pytań, a tutaj otrzymuję sygnały, że czas się kończy. Regulamin Wielkiej Gry przewiduje taką możliwość, że mogę pojedynek przerwać. I proszę pamiętać, że przerwaliśmy ten pojedynek na 9 pytaniu, czyli na następnym spotkaniu rozpoczną państwo od pytania numer 10 i pani Jolanta niestety ma na swoim koncie jeden błąd. Przepraszam bardzo i dziękuję państwu na razie za udział w programie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, pomimo, że mam bardzo, bardzo mało czasu, chciałabym koniecznie jeszcze przypomnieć króciutko wszystkim zainteresowanym, że 4 października odbędą się eliminacje do Wielkiej Gry. Będzie to niedziela, godzina 11, Liceum Ogólnokształcące imienia Królowej Jadwigi przy ulicy Woronicza 8 i szybciutko, bardzo szybciutko podam państwu tematy. Królestwo Kongresowe i Powstanie Listopadowe. Drugi temat to Oscar Wilde, jego życie i twórczość, Gryzoni Świata, Sandro Botticelli, jego życie i twórczość, słynne opery XIX wieku i szósty temat, bo tematów będzie aż 6, geografia krajów basenu Morza Śródziemnego. A teraz serdecznie dziękuję publiczności w studio za bardzo sympatyczne kibicowanie zawodnikom. Państwu dziękuję za chwile spędzone z nami i do zobaczenia za 2 tygodnie.